Cześć, siemanko, Maciej, Retro Strefa. Witam Was serdecznie z pokładu mojego wozu. Ja aktualnie jestem w drodze do Brighton. Jest to, prawda, od mojego miejsca pracy z 3 godziny drogi. Co mogę Wam powiedzieć, prawda? Dzisiejszy temat jest bardzo prosty, bardzo, bardzo krótki. Odnalazłem sposób, nie wiem, no może był to już bardzo dawno znany, odnalazłem sposób, że możliwość grania online poprzez emulatory NES, SNES, tak, Mega Drive, czy tak samo Arcade Mame. Czyli na przykład wcześniej nie było mi znane, że na przykład gram sobie poprzez emulator arcade'owy, gram sobie załóżmy w Battletoads'y i chciałbym, żeby na przykład kolega, który mieszka daleko, daleko ode mnie, załóżmy Tomek, który ze mną prowadzi kanał, chciałbym, żeby on ze mną zagrał właśnie w te Battletoads'y. Nie było to możliwe. Nie było to możliwe. Zawsze sądziłem, że no wiadomo, no musi ktoś być obok ciebie, żeby móc grać z tobą w takie właśnie starsze gierki. W tym momencie jest taka możliwość, ponieważ dostałem link do takiej strony, gdzie pobierasz program. Oczywiście ten program otrzymacie, link do tego programu otrzymacie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Pobieracie to, odpalacie i ten program jest tak prosty w obsłudze, tak intuicyjny, że krok po kroku ustawiacie sobie, w co chcecie grać, na jakim emulatorze chcecie grać i po prostu zapraszacie swojego znajomego, którego będziecie mieli na liście, ponieważ on też musi mieć ten program, do wspólnej gry. Jak to wygląda? Odpalacie emulator. Oczywiście gierkę musicie wybrać, gdzie jest opcja na 2 graczy lub więcej. Klikacie udostępnij rozgrywkę. On wtedy podłącza się do Was, tak? Po otrzymaniu zaproszenia i przekazujecie mu, co chcecie, jaki dostęp chcecie mu dać. Czy chcecie, żeby używał on klawiatury? Czy chcecie, żeby używał on kontrolera? Dla przykładu 360, Xbox 360, prawda? Taki kontroler. On też jest, prawda, wspierany. Lub też inne kontrolery pod USB. Ja ostatnio ze swoim bratem, pozdrawiam Ciebie serdecznie, testowałem sobie emulator arcade'owy Mame, gdzie graliśmy właśnie w te Battletoads'y, o których ja teraz wspomniałem. I po prostu ustawiliśmy na 2 graczy. Ja udostępniłem mu, prawda, kontroler, który on właśnie używa, 360 Xbox. I sobie graliśmy, prawda, jakiś tam czas w tą grę, tak? Było to testowane na arcade'owym Mame emulatorze, było to testowane na emulatorze SNES-a. Nie dam sobie ręki uciąć, ale sądzę, że tak samo działa to na NES-ie, czy na innych, prawda, emulatorach, gdzie jest opcja grania we dwóch, tak? Chodzi mi o te gry. Naprawdę zachęcam do tego, żeby sobie to przetestować, prawda, w gronie, prawda, swoich znajomych, a kto wie, może, prawda, wspólnie tak samo kiedyś live'a z widzami, prawda, sobie zagramy, tak? Czyli ktoś, prawda, z widzów będzie chciał, prawda, wspólnie zagrać. Naprawdę polecam ten programik, jest naprawdę świetny, super intuicyjny. No i ja będę z niego korzystał. A propos emulatorów, powiem Wam tak, nieważne, czy macie oryginalne konsole, dla przykładu ja mam sporo tych oryginalnych konsol, mógłbym na przykład live'y prowadzić właśnie z tych właśnie konsol, oryginalnie, prawda? Ale według mnie prościej, łatwiej i szybciej, mówię o live'ach, jest mi zrobić, prawda, rozgrywkę na emulatorze, podłączam sobie, prawda, załóżmy kontroler N64 pod USB, jeśli gram, prawda, na emulatorze N64 i czuję ten sam efekt, co bym podłączył, prawda, oryginalną konsolę. To jest to. Zamiast, prawda, męczyć się na klawiaturze przy użyciu emulatora, ustawiacie sobie, kupujecie sobie taki, wiecie, tani, prawda, kontroler imitujący oryginalny kontroler
i macie tą samą rozgrywkę, a bez pierdzielenia się z kablami i przejściówkami. Oczywiście ja też jestem za tym, żeby grać na oryginalnych konsolach. Wiadomo, no, jestem za tym i za tym tak naprawdę. Sam jestem kolekcjonerem, sam doskonale wiecie, zbieram, prawda, gry. Teraz może troszeczkę jest tego mniej, bo trochę przestałem, prawda, kolekcjonować, ponieważ no, nie mam gdzie tego już trzymać. Same gry z Xboxa Classica mam, prawda, schowane w pudle i nawet nie mam możliwości tego na przykład, nie wiem, poustawiać na półce, żeby to fajnie wyglądało. Więc naprawdę jest taka możliwość, powiedziałem, linka będziecie mieli w pierwszym komentarzu już pod tym filmem i naprawdę zachęcam do korzystania z tego. Najbliższy sobotni live, ponieważ ten film, który teraz oglądacie, ja go dzisiaj wrzucę. Najbliższy sobotni live ja osobiście go robić nie będę, nie zobaczycie mnie na tym live'ie, może mnie usłyszycie, ale nie zobaczycie, ponieważ no, ja muszę z moim małym, prawda, z moim młodym, prawda, zostać na cały dzień, więc mam zajęcie, ale za to Tomek będzie, prawda, prowadził live'a, z czego, no to sami zobaczycie, prawda, w najbliższym czasie, z czego, z jakiej konsoli i z jakiej, prawda, gry będzie, prawda, taki live robiony, więc do usłyszenia. Nie widzimy się, ale do usłyszenia, tak? A w sobotę oczywiście zobaczycie sobie live'ik, rozgrywka. Może też na czacie będę, to sobie popiszemy. Co? Ja się zbieram, tak? Lecę, prawda, dalej w trasę, a wy trzymajcie się. No i stay safe, tak? No, trzymajcie się, prawda, zdrowo. Pozdrawiam, siema, cześć.